W otoczeniu pacjenta na oddziale intensywnej terapii znajduje się wiele sprzętów, które są niezbędne, aby zapewnić choremu właściwą opiekę. Na ekranie kardiomonitora można odczytać najważniejsze parametry życiowe pacjenta, takie jak saturacja, czyli poziom tlenu we krwi, mierzony za pomocą pulsoksymetru, EKG, czyli zapis czynności elektrycznej serca odczytywany z elektrod przyklejonych na klatce piersiowej pacjenta, ciśnienie tętnicze krwi, mierzone za pomocą mankietu naramiennego lub cewnika umieszczonego w tętnicy oraz częstość oddechów. O nagłej zmianie parametrów życiowych na kardiomonitorze informuje dźwięk alarmu, który pomaga personelowi oddziału czuwać nad bezpieczeństwem chorego. Respirator służy do wspomagania lub całkowitego zastępowania oddechu chorego. Umożliwia prowadzenie wentylacji nieinwazyjnej i inwazyjnej, a różne parametry urządzenia dostosowuje się do potrzeb pacjenta. Pompy infuzyjne dają możliwość prowadzenia ciągłej i bardzo precyzyjnej podaży leków. W ten sposób podaje się leki obkurczające naczynia krwionośne, leki znieczulające i antybiotyki. Pompy infuzyjne często podłączone są do specjalnego dostępu w postaci wkłucia centralnego, które znajduje się w dużej, centralnej żyle ciała chorego. Kroplówki to inaczej wlewy dożylne. Przez wenflon umieszczony w żyle pacjenta można podawać pacjentowi płyny niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu lub przetaczać preparaty krwiopochodne. Łóżko intensywnej terapii wyposażone jest w funkcję dostosowywania położenia materaca w każdej płaszczyźnie, co znacznie ułatwia opiekę nad chorym. Materac przeciwodleżynowy ma możliwość strefowej regulacji ciśnienia i zmiany siły nacisku na skórę, co pomaga zapobiegać powstawaniu odleżyn. Jest to szczególnie istotne u pacjentów na oddziale intensywnej terapii, którzy większość czasu spędzają w pozycji leżącej. Worek na mocz to zbiornik, który jest połączony z cewnikiem umieszczonym w pęcherzu moczowym pacjenta. Umożliwia odprowadzanie moczu u osób nieprzytomnych lub niezdolnych do samodzielnego skorzystania z toalety. W razie potrzeby w otoczeniu pacjenta może znaleźć się także aparat do dializ, czyli sztuczna nerka, której zadaniem jest usuwanie nadmiaru wody oraz oczyszczanie krwi ze szkodliwych substancji. Na oddziale intensywnej terapii lekarze często korzystają z aparatu USG, dzięki któremu mogą wykonać m.in. badanie ultrasonograficzne płuc albo jamy brzusznej, a także zobrazować miejsce, w którym zakładane jest wkłucie lub cewnik. Jeśli czujesz się zagubiony wśród sprzętów, które otaczają Ciebie albo Twojego bliskiego, personel chętnie odpowie na Twoje pytania.